Oczywiście więź, zaufanie, miłość, a może zainteresowanie ze strony kogoś z nas, zaintrygowanie, bo spotkałaś ludzi, którzy mówią, że to jest dla nich ważne, ale ty jeszcze tak naprawdę nie wiesz, dlaczego to miało być dla ciebie ważne, tak czy inaczej ja i Chrystus. I ciekawą rzeczą jest, że w Biblii, w Bożym Słowie jest pewien szczególny sposób opisania tej relacji, tej więzi między mną i Chrystusem, każdym z nas i Chrystusem. Jest to relacja opisana słowem obraz. Zobaczmy, list do Rzymian 8. Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. My możemy stawać się na wzór obrazu Chrystusa. Obraz Chrystusa odbity we mnie. A więc pytanie, na ile jestem podobny do Chrystusa. Na przykład w sposobie myślenia, coś, co wykracza poza taki materialny, fizyczny obraz, sposób myślenia, charakter. Na ile obraz Chrystusa jest odbity we mnie? Albo drugi list do Koryntian 3, popatrzmy. My wszyscy z zasłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Jaka to jest relacja między mną i Chrystusem? Stawać się podobny do Jego obrazu. Mogę stawać się coraz bardziej odbiciem Chrystusa. Obraz Chrystusa odbity we mnie. I to nam wspaniale określa cel, dla którego tutaj przyszliśmy. I zajmujemy się tym, czym się zajmujemy. Przynajmniej ten cel Bóg nam pokazuje jako wartościowy. Tym celem jest stawać się podobnym do Chrystusa. I dzisiaj będzie kolejna okazja, by trochę się z tym obrazem porównać, na ile jestem podobny. Popatrzymy na pewien szczegół obrazu, jakby maźnięcie pędzlem. A możemy zobaczyć je w pewnym zdaniu, które wypowiedział Jezus, zapisane w Ewangelii Mateusza 5. Właśnie to, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Więc chodzi o obraz, chodzi o to, byśmy upodabniali się do obrazu Chrystusa, a tutaj jest pewien szczegół tego obrazu, ujęty słowem miłosierdzie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni, wiadomo, szczęśliwi. Czyli szczęśliwi są ci, którzy są miłosierni, bo oni otrzymają miłosierdzie. Tu jest przedstawiony właśnie sposób myślenia Chrystusa. Co jest potrzebne, żeby być szczęśliwym? Różnie sobie ludzie odpowiadają na to pytanie, ale odpowiedź Jezusa brzmi: szczęśliwi są ci, którzy dostąpią miłosierdzia, którzy doświadczą miłosierdzia od Boga. Co to jest miłosierdzie? To jest postawa życzliwości i pragnienie udzielenia pomocy komuś, kto jest w trudnym położeniu. Szczęśliwi, którzy otrzymają miłosierdzie w tym trudnym położeniu, w jakim się znajdują. W tym momencie ktoś z nas może pomyśleć, ale o kim tu jest mowa? Czy o mnie? Czy ja jestem w jakimś trudnym położeniu? No, nie widzę. Więc chciałbym dzisiaj postawić wielkie pytanie. Kto potrzebuje miłosierdzia? Kto jest godny litości i potrzebuje
miłosierdzie. Czasami jak patrzymy na ludzi, którzy znaleźli się w jakiejś sytuacji bez wyjścia, to litujemy się nad nimi. Jezus powiedział, szczęśliwi, którzy dostąpią miłosierdzia, no ale kto potrzebuje miłosierdzia? Czy ja też? No nie widzę, wszystko niby jest w porządku. Jednak to, że człowiek czegoś nie widzi, jeszcze nie oznacza, że tego czegoś nie potrzebuje. Ktoś może nie wiedzieć, że się znajduje w trudnym położeniu. Przykładem może być cichy zabójca, jakim jest nowotwór. Na początku ktoś nie zdaje sobie sprawy, że jest w trudnym położeniu. Czasami bardzo długo nie zdaje sobie sprawy. Czasami do momentu, kiedy już jest za późno, by się ratować. Pewna osoba, moja ciotka, siostra mamy, Liliana miała na imię, mieszkała w Warszawie, pracowała na jakimś wyższym stanowisku w banku, miała bardzo ciekawe życie i właśnie planowała wraz z mężem podróż życia do Stanów Zjednoczonych, do Filadelfii, gdzie mieszkał jej brat, czyli mój wujek. Wyprawa na wiele tygodni, podróż życia, walizki spakowane, bilety w ręce, ale na 2 tygodnie przed podróżą niepokojące objawy, nigdzie nie pojechała. Poszedłem ją odwiedzić w szpitalu na Powiślu, gdzie niedaleko mieszkała. Poza wymianą rodzinnych uprzejmości nie chciała rozmawiać. Całe życie była zbuntowana wobec Boga, określała się jako niewierząca. Chociaż w ostatnich tygodniach życia pojednała się z Bogiem. Spotkaliśmy się wkrótce na jej pogrzebie. Więc o jakim trudnym położeniu mówimy? Czy ja jestem w trudnym położeniu? Dopuśćmy do głosu Boga, jak On to widzi, a On widzi z pewnością najlepiej. List do Rzymian, kawałek z 3 i reszta zdania z 6 rozdziału. Wszyscy zgrzeszyli, zapłatą za grzech jest śmierć. To jest nasze trudne położenie. Bycie w stanie buntu, konfliktu z Bogiem, jesteśmy pokłóceni z Bogiem, zbuntowaliśmy się i odeszliśmy od Niego i jest śmiertelne zagrożenie w przypadku niepodjęcia działań. Bo jak tak zostanie, skończymy na wiecznym oddzieleniu od Boga. Skutkiem naszego konfliktu z Bogiem jest duchowa śmierć, czyli właśnie wieczne oddzielenie od Niego. Nasz konflikt z Bogiem przechodzi po prostu w wieczność i czeka nas wieczność z dala od Boga. Czy ja jestem w konflikcie z Bogiem? Słowo Boże mówi wszyscy. Jest to stan wyjściowy każdego człowieka. Może wymieniamy z Bogiem jakieś uprzejmości, może jakieś rytuały, poglądy, jakieś hasła typu nie jestem najgorszym człowiekiem, ale prawda jest taka, że to jest wyjściowa sytuacja każdego człowieka. I dobrą ilustracją może być właśnie sytuacja mojej ciotki w szpitalu. Wieczność bez Boga zagląda w oczy. Ale Bóg jest gotowy na miłosierdzie. Jest gotowy okazać miłosierdzie, czyli życzliwość wobec kogoś w trudnym położeniu, wobec nas. I Jezus mówi, szczęśliwi, którzy tego miłosierdzia dostąpią, doznają. A więc to jest bardzo osobiste pytanie, które dociera do nas poprzez ten fragment, to zdanie Jezusa, na które dzisiaj patrzymy. Jak bardzo ja osobiście potrzebuję miłosierdzia od Boga? Na ile potrzebuję tego miłosierdzia? Jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nie rozwiązała problemu konfliktu z Bogiem, nie pojednała się z Bogiem,
co jest dosyć konkretnym przeżyciem, jakie jest Twoje położenie? To jest zmierzanie w stronę wieczności z dala od Boga. Bardzo nieciekawe miejsce przeznaczenia, niezależnie od tego, co sobie o tym myślisz i co myśli o tym Twoje otoczenie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Wiemy to ze pewnych słów Jezusa z Ewangelii Mateusza 8. Zobaczmy. Zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tragizm polega na tym, że ludzie uświadomią sobie tą sytuację zbyt późno, żeby ją zmienić. Dlatego będzie, jak Jezus mówi, płacz i zgrzytanie zębami. Z całkowitej bezradności. Lepiej tą bezradność przeżyć wcześniej, gdy można to jeszcze zmienić. Ale trzeba tego chcieć. Tak naprawdę tylko tego trzeba, żeby chcieć. Bo niektórzy ludzie wolą tak naprawdę spędzić wieczność z dala od Boga. Tak niemiła jest dla nich myśl, że mogliby mieć Boga nad sobą. Ich wola zostanie poszanowana, będą spędzali wieczność bez Boga. Chociaż Jezus mówi, że jak zobaczą, jaka to sytuacja i co ich ominie, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dzisiaj raczej mówimy rwać sobie włosy z głowy. Lepiej przeżyć to teraz, zrozumieć swoje położenie i przeżyć to, jak bardzo potrzebuję miłosierdzia i zawołać do Boga: Boże, zlituj się nade mną. O nie, jestem zbyt honorowy, nie wiadomo, czy to prawda, nie. No właśnie. A może lepiej: Boże, zmiłuj się nade mną. O tym, jak poważna jest ta sytuacja, świadczy też fakt, jakie rozwiązanie Bóg przygotował, by człowieka ratować. Co zrobił Bóg, by móc okazać miłosierdzie? Wdrożył rozwiązanie, które kosztowało go najwięcej. Uczynił to przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze winy. Niektórzy ludzie nie dostrzegają powagi sytuacji, bo łudzą się, że są w stanie zapłacić za swój bunt przez swoje dobre uczynki. Odpowiedź jest ostra. List do Galatów 2. Przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. To znaczy, nie da się rozwiązać tej sytuacji przez postanowienie poprawy. Dobrze, w takim razie ja się poprawię, będę od dzisiaj lepiej żył. Więc trzeba jeszcze ostrzej. List do Galatów 3. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Każdy, kto chce rozwiązać swój problem z Bogiem przez dobre uczynki, nie tylko, że mu się nie uda, ściąga wręcz na siebie przekleństwo. Trudno opowiedzieć to bardziej dosadnie. Wyobraźmy sobie dwóch ludzi płynących łodzią po morzu i ich łódź uległa rozbiciu. W oddali na horyzoncie majaczą światła brzegu. Jeden z nich był kiepskim pływakiem, szybko zatonął. Drugi był bardzo dobrym pływakiem. Upłynął wiele kilometrów, zanim zabrakło się i też utonął. W podobny sposób niektórzy ludzie myślą, że są w stanie spłacić swój dług wobec Boga. Myślą, że się uratują, bo okażą się lepsi od innych, bo się poprawią. To jest fikcja. Nawet wśród nas ludzi. Ktoś na przykład otrzymał wyrok od sędziego, ale mówi do niego: Panie sędzio, ja się poprawię. A skoro Pan się poprawi, okej, proszę, może Pan iść do domu. Czy tak się dzieje?
Nie ma takiej możliwości. To jest fikcja. Również w naszej relacji z Bogiem. Jedyną szansą dla nas jest Jego miłosierdzie. Potrzebujemy, aby Bóg zastosował do nas nie prawo, ale miłosierdzie. I Bóg jest gotowy. Wiele Go to kosztowało, by móc okazać to miłosierdzie. Syn Boży Jezus Chrystus zapłacił cenę. Umarł zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze winy. Dlatego teraz może okazać miłosierdzie, zlitować się, przebaczyć, bo dług został opłacony. Ale jeżeli człowiek tym pogardza, myśli, że sam sobie poradzi, że jakoś to będzie, to odpowiedź Boga jest jak brzydka. Ściągasz na sobie, na siebie przekleństwo. Jak możesz lekceważyć tak wielki ratunek, jaki przygotowałem? Więc sprawa jest bardzo poważna. Kto potrzebuje miłosierdzia, litości? Na wielkie pytanie jest wielka odpowiedź. Kto potrzebuje litości? Każdy. Ja. Boże, zlituj się nade mną. A jak ktoś już zaufał Chrystusowi i pojednał się z Bogiem, to już miłosierdzia nie potrzebuje? Gdy chrześcijanin przestaje widzieć ostro to, jak bardzo cały czas potrzebuje Bożego miłosierdzia, to dzieje się z nim coś takiego, co Jezus opisał w pewnej przypowieści. Zobaczmy, Ewangelia Mateusza 7. Czemu to widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swojemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazgę z oka twojego brata. W życiu chrześcijanina, jak widzimy, może być ogromny problem, który polega na tym, że widzi on problemy innych ludzi, dostrzega ich uchybienia i zżyma się na nie, ale nie widzi tego, że on sam ma jeszcze większy problem. Czego potrzebuje taki człowiek? Oczywiście przejrzeć, jak bardzo sam potrzebuje miłosierdzia od Boga. I to wszystko jest też cząstka podobieństwa do Chrystusa, tego obrazu Chrystusa odbitego w nas. W naszym sposobie myślenia, w naszym podejściu, to, że wiem o tej skłonności ludzkiej natury, że po prostu wiem, że jak mam do kogoś pretensje, to najprawdopodobniej jest to syndrom belki w moim oku. To, że ja sam mam jeszcze większy problem. O, jak on oszukuje, jak jest nieuczciwy, co on robi. Ale dzień zapala się myśl, aha, całkiem prawdopodobne, że ja mam jeszcze większy problem. I w takim razie jestem jeszcze bardziej politowania godny niż ten, na którego uchybienia tak zwracam uwagę. A więc, gdy skorzystaliśmy z miłosierdzia Boga, jednając się z Nim, zapraszając Chrystusa, to tak naprawdę wszystko dopiero się zaczęło. Więc może zlituj się nade mną, okaż miłosierdzie. Kto potrzebuje miłosierdzia jak powietrza? No ja. A więc, gdy Jezus mówi, dzisiaj patrzymy na te Jego słowa szczęśliwi, miłosierni, to potrzebne jest odkrycie, że najpierw ja potrzebuję tego miłosierdzia od Boga, bardzo potrzebuję, bo to, co ja sam potrafię zrobić, moje zasługi, moje możliwości, nigdy
nigdy nie rozwiążą moich problemów. Dlatego odwołuję się do Twojej litości, Boże. Jeżeli do tej pory myślałem inaczej, potrzebna jest z mojej strony zmiana podejścia. Więc Boże, odwracam się od tego, co ja mogę, jak to ja jestem niby dobrym człowiekiem. Odwołuję się do Twojego miłosierdzia. Czy to jest łatwe? Okazuje się, że człowiek ma to też w swojej naturze, że kurczowo się trzyma tego pierwszego, swoich zasług, swoich możliwości. I człowiek odpowiada Bogu, nie potrzebuje Twojego miłosierdzia. Niekoniecznie wprost, a jednak pycha wyniosła zarozumiałość. Powracając do tej ilustracji z rozbitkami, wyobraź sobie, że nadlatujesz helikopterem, na pomoc zjeżdżasz na linię, chcesz pomóc i ten słaby pływak mówi: o super, okej, ratuj mnie. Ale lecisz dalej, by pomóc dobremu pływakowi, on mówi: nie potrzebuję pomocy, panuję nad sytuacją, jestem dobrym pływakiem, nie obrażaj mnie, traktując jak tamtego. W podobny sposób wielu ludzi nie widzi potrzeby, by Bóg okazał im miłosierdzie i chcą ratować się o własnych siłach, uważają się za lepszych od innych i Bóg nie okaże miłosierdzia na siłę, niestety utoną, mówiąc obrazowo. A więc potrzebne jest z naszej strony to odkrycie, to głębokie przeżycie tej prawdy, że to ja jestem w pożałowania godnym położeniem, beznadziejnym położeniem. Dlatego wołam z głębi serca: Boże, zlituj się nade mną. Ilustruje to dobrze pewna historia, dostarczona nam przez Marka, kogoś tutaj z naszej wspólnoty, w ramach projektu Wynagrodzenie Historii. Najnowsza historia, zagadka, może niektórzy z Was czytali Wynagrodzenie Historii 28. Znajdziecie ją na naszej stronie cajk.pl na Facebooku i jest przypowieścią na temat, który dzisiaj zgłębiamy. Więc ją tutaj w przybliżeniu przytoczę. Żył sobie w XVIII wieku pewien lekarz, który leczył każdego w potrzebie, najczęściej byli to bezdomni, biedni. I to ciekawe, bo sam pochodził z arystokratycznej rodziny. Skąd mu się wzięło to litowanie nad innymi? Otóż kiedyś był człowiekiem, który w ogóle nie zauważał bliźniego w potrzebie. Okazywanie miłosierdzia było mu całkiem obce. Gardził biednymi, dlatego że byli biedni, gardził ulegającymi nałogu, dlatego że byli słabi. Jednak pewne okoliczności sprawiły, że on sam wszystko stracił, stał się wyrzutkiem, sięgnął dna i stał się jednym z tych, którymi pogardza. Ktoś jednak podał mu wtedy rękę i te głębokie przeżycia sprawiły, że gdy wyszedł z trudnego stanu, poświęcił się lekarskiemu zajęciu i okazywał miłosierdzie każdemu, kogo napotkał. Jak można powiedzieć, kiedyś Jezus dostrzegał najuboższych, wyciągał rękę do poniżonych, rozmawiał z tymi, których inni uważali za niegodne uwagi. Dlaczego właśnie on? Skąd mu się to wzięło? Pewnie dlatego, że naprawdę miłosierny może stać się tylko ktoś, kto to przeżył. Kto przeżył to, jak sam bardzo potrzebuje miłosierdzia. I wtedy pragnie tego miłosierdzia udzielić innym. Bóg czasami dopuszcza okoliczności w naszym życiu, które pomagają nam zobaczyć, jak bardzo my potrzebujemy miłosierdzia, przebaczenia, zadufani w sobie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, jednak w głębi serca każdy z nas na równi z innymi potrzebuje przebaczenia. I
ta prawda o każdym z nas jest też oddana przez słowa Jezusa z Księgi Apokalipsy 3. Popatrzmy. Ty mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Co myśleli o sobie tamci chrześcijanie, do których te słowa w pierwszej kolejności zostały skierowane przez Jezusa? Że mają wszystko, że nic im nie trzeba. A jaka była prawda o każdym z nich? Nieszczęsny, pożałowania godny, biedny, ślepy, nagi. Czego potrzebował każdy z nich? Nawrócenia, w sensie uświadomienia sobie, jak bardzo potrzebują pomocy i ponownego posadzenia Chrystusa na tronie swojego życia. Chrześcijanin może tego nie uznawać, nie dostrzegać, jak bardzo potrzebuje miłosierdzia u Boga, bo uważa, że już właściwie skorzystał. Ale lepiej, żeby Bóg nie musiał nam pokazać tej prawdy o nas dobitnie, dopuszczając okoliczności, które tą prawdę wyciągną na wierzch, postawią przed oczy. Lepiej, żeby wystarczyły nam te słowa Chrystusa. Jesteś nieszczęsny, godzien litości, biedny, ślepy, nagi. Ta historia, zagadka, wynagrodzenie, historii 28 jest jeszcze bogatsza, jest na pewien wątek historyczny, ciekawy. To już sami sobie o tym przeczytacie. W każdym razie, bez uznania tego faktu, jak bardzo potrzebuje miłosierdzia, ratunku, Bóg się nie zlituje, nie zrobi niczego na siłę. Helikopter odleci. Więc osobiste pytanie, które Bóg przez to zdanie z jego słowa stawia dzisiaj: czy przeszłaś spod własnych zasług, możliwości, przekonania o własnej dobroci pod Boże miłosierdzie? Czy uznajesz, że jako chrześcijanin pojednany z Bogiem nadal potrzebujesz miłosierdzia? Jest sposób, by to sprawdzić. Czy tak naprawdę myślimy? I w ten sposób Jezus wpisał w to główne zdanie, na jakie dzisiaj patrzymy, już w tym precyzyjnym ujęciu. Jeszcze raz popatrzmy: szczęśliwi, miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Jest sposób, by to sprawdzić. Jeżeli naprawdę przeżyłem to, jak sam potrzebuję miłosierdzia, co się stanie? Sam pokażę to miłosierdzie innym. Nie będę miał do nich pretensji, będę wolny od pretensji, bo widzę, że ja nie jestem lepszy. To właśnie mnie Bóg okazał wielkie miłosierdzie, przebaczył, przygarnął pomimo. Przebaczył bezwarunkowo, bo ja sam nie byłem w stanie tego zmienić. I rezultatem przeżycia tego faktu będzie moje bezwarunkowe przebaczenie innym i wolność od pretensji do mnie. Gdy przeżyję sam głęboko ten żal, jak bardzo potrzebuję miłosierdzia Boga, to jak bardzo ja sam jestem pożałowania godnym nieszczęśnikiem, to całkowicie zmieni moje patrzenie na innych ludzi. Będę miłosierny dla nich. Nie czuję się lepszy od nich, od kogokolwiek. Lituję się nad nimi. Bo lituję się też w tym momencie nad sobą. Żeby to jeszcze zilustrować, to jeszcze jedna historia. Powiedzmy, że prowadziłeś, czy prowadziłaś jakiś pojazd, nieważne jaki, bo my jesteśmy w różnym stopniu posiadania różnych uprawnień, ale prowadziłaś jakiś pojazd,
No i co tu dużo mówić, pomysła czy fantazja, brawura, lekceważenie ograniczeń i o mało co nie spowodowałeś, czy spowodowałeś wypadku, zdarzyło się to powiedzmy na jakimś przystanku autobusowym, że dosłownie przeleciałeś swoim pojazdem między dwoma wózkami dziecięcymi i nikomu na szczęście nic się nie stało, chociaż przeżyłeś chwilę grozy. Albo miałeś akurat szczęście, bo na przystanku nikogo nie było i ucierpiał tylko sam przystanek. Jeżeli tak by się zdarzyło, to jak zareagujesz na news w telewizji, że jakaś młoda kobieta pod wpływem narkotyków wjechała w przystanek autobusowy i zginęło kilkoro dzieci? Co za kompletny brak odpowiedzialności. Jak można brać narkotyki i siadać za kółko? Jak można być tak zepsuty, zdegenerowany, łamać przepisy? Co za oburzający brak poszanowania ludzkiego życia i powiedzmy, że ten potok oburzenia sobie tam narasta, aż tu nagle myśl, dym, jak urządzenie pszczoły. Ale ja przecież nie okazałem się lepszy. To na siebie powinienem się oburzać. No tylko dlatego, że się nic nie stało, bo ty Boże mnie uchroniłeś. Ale tak naprawdę to ja jestem jeszcze gorszy. Bo nie wiadomo, jakie uwarunkowania tamta kobieta miała. Jestem pierwszym z grzeszników. Tak Boże, zasłużyliśmy na Twój gniew, karę, ale pokaż nam litość. To jest zupełnie inne patrzenie na ludzi, ale nie postanowione. Jezus mówi szczęśliwi, miłosierni. Ale to nie jest postanowienie, bo dzisiaj będę miłosierny, takie wydumane, lecz to musi wynikać z głębokiego przeżycia, jak ja sam potrzebuję miłosierdzia. Wtedy okazywanie miłosierdzia innym wypłynie naturalnie. I zdaniem Jezusa jest to ścieżka do prawdziwego szczęścia. Szczęśliwi, którzy to odkryją i tą ścieżką pójdą. Taki jest sposób myślenia Jezusa, taki jest jego obraz, a my możemy do tego obrazu się upodabniać. Na ten wzór tego obrazu zmieniać w naszym sposobie myślenia, podejścia, tak patrzeć na siebie, tak patrzeć na innych ludzi. Niektórym ludziom w otoczeniu Jezusa było bardzo blisko do takiego obrazu siebie, nazywani celnikami, grzesznikami, kobiety, które prowadziły życie grzeszne. Gdy tacy ludzie spotykali na swojej drodze Jezusa, doznawali pewnego olśnienia, zobaczyli, że On ich nie osądza, nie odpycha, nie potępia, ale się nad nimi lituje i są dla Niego kimś ważnym. Skutek był taki, że lgnęli do Niego. Ale dlaczego Jezus litował się nad nimi? Przecież nie z tego powodu, co my. My widzimy, że my sami jesteśmy godni litości. On przecież był bez grzechu. Tak, bo w nim było jeszcze jedno źródło litości. Pierwszy list do Koryntian 13. Miłość łaskawa jest. Jest jeszcze jedno źródło tej litości, miłosierdzia. Tym czymś jest miłość. Jest łaskawa, co oznacza całkowicie bezwarunkowa, niczym niezasłużona przez kogoś przychylność. W taki sposób Bóg nas kocha. Z tego powodu się nad nami wituje i taką motywację wkłada też do serc swoich dzieci, gdy wypełnia ich swoją miłością, ale równolegle z tym przeżyciem, że ja sam nie jestem lepszy od innych. Powracając do przykładu z wjechaniem w przystanek autobusowy, może nigdy w życiu nie przekroczyłeś 50
w obszarze zabudowanym i setki w terenie niezabudowanym, setka jest, tak? Umieńczenie. Ale na czteropasie setka, no właśnie. Może nie przekroczyłeś nigdy. I wychodzi na to, że jesteś lepszy od innych. No to w takim razie całe szczęście, że nie popatrzyłeś też nigdy z pożądaniem na kobietę. Bo byśmy już mieli na ciebie haka, że nie jesteś lepszy. Ale skoro nigdy nie popatrzyłeś z pożądaniem na kobietę, bo Jezus powiedział, że jak ktoś tak zrobił, to jakby popełnił cudzołóstwo. No i na szczęście też nigdy nie pogniewałeś się na swojego brata. Bo Jezus powiedział, że jak ktoś się gniewa na brata, to tak jakby zabił. Ale skoro ty nigdy nie pogniewałeś się na brata, aha, nie masz brata, tylko siostrę, no to masz szczęście, bo Jezus akurat tutaj mówi o bracia. No ale skoro nie masz brata, jednak takie rozważania nie pomogą nam w szukaniu prawdy, kto jest godzien litości, że ja chyba nie, bo tamta kobieta wjechała przez stanek, ten szybko jeździ, a ja przecież nie przekroczyłem 50. Kto potrzebuje miłosierdzia? No jednak ja. Każdy z nas. I każdy z nas, kto głęboko tą prawdę przeżyje w sercu, popłynie z niego miłosierdzie wobec innych i wtedy będziemy szczęśliwi z Panem Jezusem. Z tego, że sami wystąpiliśmy miłosierdzia, ale wtedy też niektórzy ludzie będą gnęli do nas. Ci, którzy wiedzą, że też potrzebują miłosierdzia, litości. I my pokażemy im, co to znaczy, że Bóg bezwarunkowo przebaczy. To jest obraz Chrystusa odbity w nas. I po to właśnie tutaj dzisiaj przyszliśmy, czy tam w Katowicach. Po to ja się trudzę, po to ufamy Bogu. Właśnie ufając, że będzie zmieniał nas na obraz Jezusa Chrystusa. I to jest wielki, wspaniały cel, dla którego tutaj dzisiaj jesteśmy i na wielu innych okazjach, by stawać się podobnymi do obrazu Chrystusa. I wydawałoby się, że już wszystko zostało na ten temat powiedziane, ale mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Zajmujemy się tutaj czymś jeszcze. Tworzymy ten ośrodek, nasz cołek, a w przyszłości, jak uda, jeszcze kilka innych, tam, gdzie wielu dzisiaj z naszej wspólnoty jest, w Katowicach, również może kiedyś Bóg da nam stworzyć podobny ośrodek, ale na razie najbardziej tworzymy go tutaj. Jak większość z was wie, zaczynamy tworzyć jeszcze jeden obiekt naszego ośrodka, tam gdzieś na nowym terenie. I chciałbym powiedzieć dzisiaj coś, czego jeszcze do tej pory publicznie nie mówiłem, a mam dzisiaj przekonanie, że trzeba to pierwszy raz powiedzieć, też w związku z naszym tematem i tym, co było powiedziane. Otóż od kilku miesięcy chodzi mi po głowie nazwa tego nowego obiektu naszego ośrodka, na razie roboczo Cołek 4. Ale gdzieś tam dojrzewa nowa nazwa, tą nazwą dzieliłem się już w węższym gronie nieraz. Tą nazwą jest, tutaj musi być odpowiednia przerwa, suspens. Tą nazwą jest, o, Voice of Poland, to jeszcze też by chwilę poczekali. Panie i panowie, tą nazwą jest Icon, ikona, mamy na ekranie. Czyli właśnie obraz. Jak w komputerze, czy na telefonie, ikona. Po to właśnie, by nam zawsze przypominała, co jest najważniejsze. A najważniejszym jest ten obraz Chrystusa obity w nas. Podobieństwo do Chrystusa w naszych odruchach, serca, charakterze, sposobie myślenia, sposobie działania. Obraz odbity przez Ducha
świętego w nas, podobieństwo do obrazu Chrystusa, ten ziemski, materialny ikon, ikona, jest tylko takim odpryskiem, jakby drobnym zapiskiem na marginesie wobec tego zasadniczego, ogromnego, przeogromnego celu, jakie jest moje osobiste podobieństwo do Chrystusa. Ja i Chrystus, Jego obraz obity we mnie. Tylko jednego jeszcze nie mogę złapać. Dlaczego ktoś z was, konkretnie Kamil Kamiński, przyszedł dzisiaj na spotkanie w koszulce z napisem? No to musicie sami go odszukać i zobaczyć, co ma na koszulce. Byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, zrobiłem zdjęcie. No taki ajka. Dziękuję Grzegorzu za prezentację Wiedzieć to móc. A teraz zapraszam na ostatnią już część spotkania wspólnoty na Wyżynach, jaką są kręgi i intencje. Idealne miejsce do tego, żeby przy kubku dobrej kawy, herbaty i nie tylko miło spędzić czas, porozmawiać, podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi prezentacji. Można skorzystać też z przygotowanych fragmentów Bożego Słowa lub podzielić się swoimi wyzwaniami czy problemami, co do których liczymy na Boże działanie. Zostańcie ze mną.